Hej, z tej strony Grustul, wracamy do naszej wspaniałej kompanii Krwawego Słońca. Będziemy kontynuować naszą rozgryweczkę i będziemy oczywiście szukać kolejnych zleceń. Akurat tutaj zlecenia żadnego nie ma. Nasza załoga jest podleczona, mamy nowego członka załogi, więc trzeba jak najbardziej ruszyć w dalszą drogę. Może ruszymy do Harkenstad, albo nie, do Blankenstad, a później będziemy nawyżej łodzią płynąć, by sprawdzić pozostałe miejsca. Dobra, jesteśmy na miejscu i żadnego zadania nie ma, więc ruszymy do Harkenstad. I w Harkenstad też żadnego zlecenia nie ma, niedobrze. To może do Neudeich. Neudeich to samo. To Seafeld jeszcze. No powiem wam, że nie jest dobrze. Okazuje się, że nie ma żadnych zleceń, które byłyby dostępne. No to ruszymy do Gemenburg. No nie ma wyjścia. O, jest zlecenie w Blankenstadt. Jednak się pojawiło, całe szczęście. Walka z goblinami. Czy my chcemy walczyć z goblinami? A, musimy jakieś zadanie i tak wziąć. Dobra. Destroy Ranger Big Camp. Dobrze, pójdziemy je rozwalić. Jest ono tutaj. Ruszymy, no bo na razie żadnego zlecenia nie chcą nam dać innego. Zobaczmy, żywności nam starczy na 3 dni. Dokupmy sobie paczkę żywności. Na wszelki wypadek, żeby nie okazało się, że zaraz będą nasi ludzie głodować. I ruszamy w tą drogę. No niestety po drodze zaatakowali nas bandyci sami z siebie, więc trzeba wyjść im naprzeciw. Nie jest ich jakoś dużo. Więc powinniśmy w miarę szybko się z nimi uporać. Zobaczymy, jak to nasi nowi rekruci, a i też jak tam nasi starzy rekruci dadzą sobie radę. Na razie widzę, że próbują się tak rozdzielić. Na razie widzę, że porówno poszli. No to co, trzeba kontynuować tą walkę. Tobiorn, pierwszy z brzegu, 95% szans na trafienie, pięknie. Geralt, pyk, przeciwnik pokonany. Przeładujemy i zaatakujemy jeszcze z góry. Proszę bardzo, kolejny pięknie obrywa. Emmerich, kolejny załatwiony, przeładowanko. Kolejny załatwiony, no proszę bardzo. I tak nagle się już wykruszyło trzech. A to jeszcze nie koniec. Tu mamy mniejszą szansę na trafienie, ale spróbujemy tego. Proszę, trafiliśmy, pięknie, Rollo. Zmienimy mu broń jednak. A tu raczej myślę, że nie ma sensu. Tu jeszcze możemy coś strzelić. Zobaczmy Gerhard. Proszę, załatwia przeciwnika pięknie. Zobaczmy, czy tego trafimy. Kolejny dostaje. No, zanim do nas podejdą, to już większość z nich będzie martwa. Nie o to chodzi. Ragnar na razie niech stoi. Pozostali na razie też niech stoją. Nie ma sensu. Tutaj wystawimy na pewno włócznie na wszelki wypadek. A reszta niech czeka. U, pojawił się kusznik. Na szczęście nie trafił. Mają jeszcze jednego kusznika. Trzech kuszników mają, dlatego tacy kozacy byli, że się tam nas rzucili do walki. No ale dobrze. Dobra, reszty nie, nawet nie przemieszczamy, czekamy na to, żeby do nas podeszli bliżej. Ach, ten wyjął oszczep, żeby rzucić. Tutaj będą osłaniać strzelców, jak się pojawili. No, bo do przewidzenia, że będą chcieli podejść z tej strony. Na razie szykują się na prawą flankę bardziej. Ale nie szkodzi. Teraz podejdziemy do nich. Ruszmy naszym Ragnarem. Zobaczmy, jak on będzie siachał. Niestety pudło. Zajmijmy się w takim razie tutejszym przeciwnikiem. Dostał przeładowanie. Kolejny strzał. Załatwiony przeładowanko. Aleksander może poczekać. Przeładowanko. Uuu, obronił się ten. Możemy jeszcze chwilę poczekać. Tu zajdziemy. Zajmiemy już Otmarem się tym przeciwnikiem. Tutaj już odczekamy. I tu możliwe, że obronił się mimo wszystko Gerhard na strzał obroniony. Ale tak jak mówiłem, oni tu będą podchodzić do nas. Więc podejdziemy. Wyciągniemy tu też włócznie, żeby jakoś jednak nie chcieli podejść. Kusznicy się przemieszczają. Trochę oberwał nasz Ragnar miecznik, ale jeszcze się trzyma ładnie. Lekko zbroję dostał, więc nie szkodzi. Na razie nie ma co dalej ruszać. Też odczekamy. Tak jak mówiłem, raczej będziemy ruszać się powoli. Już tu zrobimy parę kroczków. No tutaj siekniemy jeszcze tego bardzo ładnie.
Ten tutaj blokuje. Podejdziemy. Zdzielimy go, żeby nie mógł rzucać niczym. Okej, okay, wygląda dobrze. O, dobył broni, Zawsze się nic tam nie zrobił. Tutaj też dał sobie radę nasz... O, tutaj trochę dostał nasz tutaj przyboczny Otmar, ale w hełm, nie ma tragedii. Trochę nas zmiękczą przed walką z goblinami, nie podoba mi się to. Ale póki co jeszcze się ładnie trzymamy. Mamy ich tylko 8, więc możliwe, że zaraz dokończymy dzieła zniszczenia. Dobra, tu morale opuszczone. Podejdziemy. Pięknie, Morym atakuje, podchodzi bliżej. Nasi strzelcy mają możliwość... to Bior nie trafia. Tu zmienimy broń. Naszemu Rollo. I on może jeszcze strzelić. Proszę, trafił nawet. Zasuniemy go nawet. Zobaczmy, Ragnar niestety nie trafia. Ładujemy broń. Jesteśmy w stanie jeszcze zrobić krokosz, oczywiście. O, to nic nie zmieniło. Podejdziemy w takim razie, zajdziemy strzelca, już nie będziemy mógł oddawać strzałów, a my tutaj dobijemy Otmarem. Ładujemy broń. Czy jesteśmy w stanie oddać strzał? 76%. Czyli jak zrobimy bliżej? 79%. Ładnie oberwał. Tu jeszcze krok zrobimy. Dostał przeładowanie. Jeszcze jeden strzał do oddania. Kolejny przeciwnik legł. Dobra, Einar coś tutaj próbuje. Erwin też podejdzie, zacznie dźgać. Dobra, przeciwnicy powoli się wycofują. Zostało ich tylko 4. Pusznik też ucieka. No, ruszymy tutaj do przodu trochę. O, to się obronił jednak. Tutaj coś próbuje zdziałać, ale niestety ma pecha i nie trafia. A my zobaczmy, czy coś tu jesteśmy. Spróbujemy. Piękny strzał, Rollo. Ale oni już będą uciekać niestety. Więc tutaj nic nie skuramy z nimi. Nie możemy słuchać jeszcze ostrzelać tego. Emerich, piękny strzał. Zobaczmy. Tobiorn. Pięknie. Klient morale ma na 0. Możemy zająć się dalszym dźganiem. Dobra, podejdźmy w takim razie. Niech Aleksander zamachnie się pięknie. A on już uciekną. I załatwiony. Okej, no to nie ma co dalej klikać. Po prostu poczekamy. Niech ta dwójka, jak już uciekła, już niech ucieka. Pinechy. Nie będziemy ich na siłę gonić. No i pięknie załatwieni. Możemy zbierać lód. Przy okazji dostaliśmy parę zapasowych torb z bełtami. Myślę, że niektórym ludziom się może przydać. Dorzucimy tu sobie jak najbardziej. Obiorn, ty już masz. Rollo, ty nie możesz. Ty już też masz zapas. Ty już też masz zapas. Już widzę, że niektórym dodałem zapas w razie czego. Myślę, że zrobimy nawet w ten sposób. O. I komuś z naszych tutaj możemy dać najwyżej jeszcze to. I wygląda całkiem dobrze. Ruszamy dalej, bo to tam zostało nam kawałek drogi, żeby tam dojść. A jeszcze musimy naprawić zbroję po drodze. 14 godzin, żeby się naprawić. Nie ma tragedii. Dotarliśmy. Jest dzień. Goblin Wolf Riders są. Skirmish Ambush jest. Dobra, próbujemy. Oni jeszcze mają lokację ogrodzoną. No, spróbujemy ich zaatakować. Nie jest ich jakoś dużo, 12 zaledwie, ale będzie dużo pewnie strzelców konnych, którzy będą nas irytować. I raczej oni się nie będą zbytnio chcieli ruszyć do walki, więc trzeba będzie podejść. O, jeden wyszedł nawet naprzeciw. 58% szans na trafienie. Próbujemy. Załatwiony. Drugi strzał. No, tu już się obronił. Geralt, 43%. No dobra. No, spróbujemy. Jak jest możliwość oddania strzału, to czemu nie? Tylko przesuniemy się kilkoro do naszych ludzi. Żeby nie było. Troszkę trzeba ich poprzestawiać. O, tu już będą lepiej chronieni. Kolejny załatwiony. Bardzo mi się to podoba. Niestety tu trzeba troszkę podejść do nich. Mam nadzieję, że zaraz nie podejdą naszych tych. Trzeba będzie zaraz uważać. Tu jest przeszkoda, ale tu trzeba, żeby zasłonić naszego. I ustaniemy, żeby ten był zakryty. Ten też, żeby był zakryty. No i został nam jeden kusznik, który jest odkryty. Ale okej. Okay. Zobaczymy, co oni teraz zrobią. Dobra, strzelają na razie niecelnie. Dobra, ten na razie nie trafia. Drzewo zasłania nas skutecznie. Ach, tutaj Moryf trochę oberwał. O, ma strzelca, tego zostawimy. Przybliżymy się naszym Geroldem. I okej, na tą chwilę wszystko. Czekamy na następnej tury, żebyśmy mogli następne
strzelać bełty w przeciwników. Najpierw niestety goblinki, bo są zwinniejsze bestie. O, już powoli do nas podchodzą. No, próbuję coś tam zdziałać jeden. Psy widzę, że niezbyt inteligentne. No, próbowali nas okrążyć. Na szczęście nie jest ich dużo. No, okej. Nie ma tragedii. Nie są to duże obrażenia. Na szczęście możemy dalej strzelać. Próbujemy tutaj. Piękny strzał Emericha. Oczywiście będziemy robić krok po kroku, przybliżać się do przeciwnika. Mimo wszystko należy nam, no właśnie, na pozbawieniu ich życia. Więc tutaj też się przesuniemy. Tu na razie mogą zostać, bo to jest ładnie ochronione. Przesuniemy się do przodu. I proszę bardzo, kolejny załatwiony. Jeszcze jeden strzelec, zobaczmy. Piękny strzał Gerharda, kolejny i kolejny goblin leży. Morale widzę, że już upadły jednemu. Przybliżymy się oczywiście. Nasz monyw też niech się wruszy. I przemieścimy tutaj również naszego towarzysza. Okej, myślę, że tu nawet nie ma co się zastanawiać. Czekamy. Zobaczymy, jaki ich ruch zostanie. Jeden będzie już próbował uciekać, to już jest czterech do pokonania. I widzę, że wilki nie są zbyt chętne, żeby do nas podejść. Dobra, próbują nas podejść z lewej flanki. Nawet nie ma sensu się przemieszczać zbytnio. Możemy, słuchaj, podejść, coś tu strzelić. Niestety nie. Ale tutaj możemy strzelić. Proszę, trafiamy Emerichem. Okej, na razie chyba nawet się nie ruszę za bardzo. Spróbujemy na razie jeszcze stanąć tutaj i trochę ich ściaśnić. Na razie nie podejdzie nikt. Możemy naszym Ragnarem się ruszyć. I przemieścimy się jeszcze tutaj krok. No i oczywiście tutaj za jeszcze jeden. I tu. No i w taką w sumie formację możemy czekać, aż do nas podejdą. Ciekawe, czy w ogóle będą chcieli się... O, ten przestał uciekać? Dobra, to jeszcze jednak pięciu dojdzie do pokonania. Bardziej za czym, czy on będzie chciał strzelać, czy uciekać. O, jednak jest chętny do walki. Dobra, zbliżają się. Cieszy mnie to. Będą próbowali podejść do nas. No właśnie, tutaj już podeszli. Ale dzięki temu będziemy mogli Gerhardem coś zdziałać. Oczywiście, gdyż on ma do tego odpowiednią broń i niestety nie trafia. Więc strzelamy w pozostałych. Tutaj też podejdziemy, zblokujemy jego ruchy. Kolejny strzał załatwiony. Kolejny jeździec uszkodzony na całkiem. Tutaj też rozwalony. Emerich, piękne strzały. Tu na razie nie ma co ruszać się. Tutaj też nie. O, tu możemy kroczek zrobić do przodu. Tu bym się połasił nawet, żeby podejść. No niestety pudło. I tu nawet byśmy ustawili jeszcze Erwina. A tu... O, ten jednak zrezygnował z walki całkiem. Morym w tym razie niech czeka. O, chyba wszyscy. Teraz nie ma nikogo, kto mógłby strzelić. Więc w następnej turze zobaczymy, czy oni będą chcieli ruszyć na nas do walki. Okej, uciekają. Okej, no to co, nie będziemy ich gonić, bo ich raczej nie dogonimy na tych wilkach. Odczekamy. Powinno wtedy nam... Pięknie, już powinni zwiać. No, jest. Nie było to ciężkie zadanie. Udało się ich wyzbyć. Zebraliśmy jakiś łup, więc jak najbardziej można teraz wrócić do Blankenstad. O, proszę bardzo, jeszcze wojna trwa cały czas, co prawda. Jest prawda, wojna almost over, ale proszę bardzo, mamy przeciwnika do ubicia. Sprawdźmy, jak to wygląda u nas. Myślę, że damy radę. Mamy wszystkich podleczonych, morale są całkiem. Więc jeszcze go ubijemy. Dobra, jest 19 na naszych 12 żołnierzy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno trzeba będzie ostrzelać Zweihänderów, bo będą potężnie kłuć. Więc skupiamy ostrzał na jednego. Ach, niestety Geralt tu nie trafia. To będzie... Emerich też nie trafia. No, zobaczymy Rollo, jak sobie da radę. Dobra, Rollo pięknie trafił. Już połowę życia ma jeden. Zweihänderów na początek. No, to jest obowiązek Zweihänderów. Tutaj oczywiście trzeba postawić włócznie. Zobaczmy. Gerhard, ciężko, żebyś ty trafił coś. Próbujemy zdjąć psa w takim razie.
bardziej skupiają się na naszą prawą flankę. Na razie jeszcze to czekamy. Mają jeszcze sporo billmenów. No właśnie. Tu na razie tarcza do góry. Tutaj oczywiście włócznia. Ach, nie ubiliśmy tego psa. Tutaj też tarcza. Tutaj podniesiemy sobie też tarczę. Okej, jest jakieś dwóch kuszników jest, no całkiem sporo. Zobaczymy, czy nasi kusznicy dadzą radę. To jeszcze zobaczymy. Tutaj też nie. Tarcza uniesiona, dobrze. Tarcza. Weźmy też tarczę do góry. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobrze, nie trafił. Okej, tutaj już pierwszy podszedł. Dobrze, odepchnięty. Ach, niestety nie. Ale przynajmniej nie mógł nas zaatakować. To już jest zawsze plus. Liczmy, że nasi strzelcy... No... dadzą radę. Pięknie odepchnięty, o to chodziło. Tutaj niestety osłonił się. Okej, tutaj kolejny odepchnięty. No, niestety tutaj już zaszedł nas. Dobrze, odepchnięty. Odepchnięty. Ach, już drugi raz mu się nie udało. Trzeba bić Spyhindera, tak? A niestety tutaj pudło. A niestety trafił nas Billman. Kolejny. Ciężko będzie. Ale nie mamy wyjścia, musimy jakoś się wybronić. Dobra, Geralt trafił. Patrzmy, następny. Dobrze, to Bjorn trafia pięknie. No, Ragnar, ty coś czuję, że nie będziesz miał problemy z tym trafianiem mieczem, ale coś trafiłeś. Zobaczmy, 49% szans na trafienie. 82%, dobra, spróbujmy tego. Dobra, nie dostał ten, ale też jest dobrze. Bo tak jak mówiłem, Billmanów trzeba ściągać. Dobra, tu się obronił. No tutaj nie mamy za dużego poru manewru, gdyż no to podszedł nas bydlak jeden, śmierdziel. W takim razie... tu jest problem, do kogo tutaj strzelić, żeby to miało najwięcej sensu. No ten jest najbardziej, no ale niestety. O nic, Rollo, zmieniamy broń. Liczmy na to, że dasz radę którego sieknąć porządnie. Okej, to było ładne. Kolejny. No musimy się zacząć bronić przed tym. Nic po niem. Niestety tutaj nie udało się. Jedno pchnięcie, tarcza do góry. Tutaj oczywiście spróbujemy mieczem zaatakować dwa razy. Dobrze. No tutaj zrobimy to samo, żeby bronić w razie czego, chociaż tutaj on pewnie podejdzie. No i co, tłuczemy. Prawie swój Heinder już leży. Tutaj trzeba by odzyskać jednak energię. Żeby nasz tutaj przyboczny... O, już podszedł do następnego. Ale okej, mają bardzo mało punktów życia, więc jest szansa, że w następnym turze położymy ich. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie zresztą wyglądało. No i zobaczymy jeszcze, kogo będzie kolej. Dobra, podchodzą bali... Dobra, tutaj się obronił. Kusznicy próbują strzelać w nas. Na szczęście nie trafiają. Zobaczymy, co tu się będzie działo właśnie. No, tutaj już podszedł do nas. Zobaczmy, kogo tu teraz ciachnąć. 53%, dobra, spróbujmy tego. Ładnie. Dobra, tu jeszcze jakoś się trzymamy. Ale też będą podnosić tarczę, wiadomo. Kolejny Billman, dobrze, nie trafił. No, będą próbowali okrążyć. No, nie to kliknąłem, trudno. Musimy Swajhandera ściągnąć. Pięknie, Swajhander ściągnięty. Wypadałoby ściągnąć następnego. Patrzmy tu. Kolejny, proszę, to Bjorn, po prostu o to chodziło. Dwóch ściągnęliśmy. Ten już nie potrzeba go obijać. Ja bym zajął się teraz którymś... Albo dobra. Ryzyko. Dobra, spróbujmy temu. Ach, niestety Temerich nie trafił. Już kolejny podchodzi. Cholerny. No, ach, nie zdążyłem tutaj już tego włócznika, żeby postawił tą tarczę. No nic, jakoś będziemy musieli tam ogarnąć z Rollo. Spróbujmy, jeśli jest 47% szansy, to nie. Mocno dostaliśmy, co tutaj jest? Wszystkie skille praktycznie w dół poszły. No trudno, próbujemy trafić, nie udało się. Tam twarz zaszła krwią. Uła, no właśnie. To jest to, że ci biją. Więc teraz będzie kolejny zgon. No co, tutaj niestety tarcza do góry. Próbujemy dźgnąć. Tutaj spróbujemy z góry cios. Pięknie udało się. Ten już morale ma. O, zwalone. Nasz kolejny. Spróbujmy tego. Załatwiony. O to chodziło. Pięknie, Gerhard. Możemy zmienić broń. I teraz możesz napierdzielać dalej. Tylko teraz nie ma zbytnio w kogo.
No właśnie. Tutaj ja bym podniósł jednak tarczę do góry, żeby nam nie zginął. A tutaj nie ma jak się wybronić. Dobra, tutaj też bez sensu atak był. Tu niestety Otmar musi odpocząć. Tutaj ten już będzie uciekał, więc nie ma sensu. Właśnie. Tutaj, dobra, dostał coś. Tu już nie mamy, dobra, ten będzie uciekał. Dobra, dwa razy pchnięcie dostał, pięknie. I zobaczymy następną turę, jak to będzie wyglądało. Na razie jeszcze wszyscy żyją, ale to może się za chwilę zmienić. Zobaczymy, kolejny kusznik ich zbliża się, próbuje strzelić. Ach, niestety trafia Morynfa. Niedobrze. Geralt, dobra, spróbujmy ściągnąć go pięknie i spróbujmy teraz ściągnąć tego. Pięknie, dwóch ściągnęliśmy, ładnie. No tutaj dostał w łeb, nie w łeb, tylko w zbroję. No, będą obtłukiwać ich, więc to już będzie być ciężko. No, już otaczają. No właśnie. Dobra, tutaj oberwał pięknie. O, Rollo coś czuje, że się nie pozbiera po tej walce. Może legnąć nam. No właśnie, jeszcze jeden cios i Rollo będzie zaraz zwinięty w kłębek i zniszczony. Spróbujmy rozwalić Emerichem tego. Pięknie, kolejny załatwiony. Spróbujmy tego. Dwóch załatwionych. Dobrze, jest 12-11, było 19. No niestety Rollo poległ. Tego się obawiałem. Ale dobra, trzech jest tutaj na niskich moralach. Podnieśmy morale pozostałym jeszcze. Tutaj będzie teraz krucho z nami. Jednak sporo tutaj jest jeszcze. A to Bjorn jest. Dobra, to Bjorna bym może bym nawet przesunął. Zbyt duże ryzyko, żeby zginąć miał. Tutaj próbujemy przedostać się bliżej tu. Tutaj też, żeby zagrodzić jeszcze tych. To bym zrobił jednak tarczę. Przesunął, żeby tu obugrodzić. A to weźmiemy odzyskanie sił. Tutaj... Nie, po prostu możemy kogoś walnąć i liczyć, że trafi. Chociaż. Tyle. I osłonimy w tą stronę. Dobra, ta flanka już powiedzmy jest jakoś zabezpieczona. Teraz zobaczymy jak reszta. Oho, morale mu się poprawiły. Okej, wygląda to już obiecująco. Jeszcze nie ma dużej tragedii, ale zaraz będzie. Tutaj próbuję, okej, jeszcze się obronił. Dobra. Ach, Morynf oberwał i to mocno. Morynf mocno obrywa. Musimy zacząć obtłukiwać tutaj następnych. Liczmy na to, że jakoś jeszcze to przeżyjemy. Kogo tutaj sieknąć? Kogo możemy sieknąć, żeby to miało sens? No spróbujemy tego najlepiej. Pięknie oberwał. Liczmy na to, że mocno nie poturbują on pozostałych. Dobrze, obronił się. Ale już go zaszli. A tutaj musimy dźgać następnego. No niestety zginął kolejny. Zobaczmy, kogo tu moglibyśmy jeszcze walnąć. Spróbujmy może tego. Ach, przeżył. Spróbujemy w takim razie tutaj dokończyć dzieła zniszczenia. Też się nie udało. No niedobrze, bo Morynf jest na dokończeniu. I... Dobrze, jeden ściągnięty. Jest ładnie. Którego tu możemy trafić? Spróbujmy tego. Niestety pudło. Jeszcze się nam wykrwawia tu biedny Morynf. Spróbujmy dobić tego. Niestety pudło. Ach, też się obronił. No, morale mu wróciły temu. No dobra. Tu już nic więcej nie zrobimy. Za bardzo jesteśmy już uszkodzeni. Dobra, nie trafił. Tutaj próbuje coś. Dobrze, nie trafił. Tutaj nasz się tarczownik broni. Ach, to dobra. Trochę oberwał, ale jeszcze żyje. Ła! Nieładnie. Dobra, próbujemy pić tego. Dobra, coś dostał. No niestety, Morynf dostał. Morynf dostał ostateczny cios i nie żyje. Musimy jakoś się stąd wybronić jeszcze. Zobaczymy ten cios. Dobra, jeden ściągnięty. Ładnie. Tu góra jeszcze się jakoś broni. Zobaczmy, 52%. Tego trzeba ściągnąć, bo... Dobra, morale opadły mu. Przeładujmy. Kolejny dostał. Dobrze, jest jeszcze 7. Jeszcze 7. Dobrze, dostał. Przeładujemy.
Komu tu teraz posłać? Zobaczmy tutaj. 53%. Dobra, spróbujmy tu. Okej, okay, inny dostał i morale poszły w dół, więc to też jest dobrze. Tu musimy odzyskać energię naszemu koledze i tutaj próbujemy dalej dźgać, ale nie idzie. Okej, okay, musimy zbliżyć się pozostałą grupą. Ten będzie próbował uciec? Uciekł. Na chwilę przynajmniej spokój. Okej, okay, wycofują się. To już jest lepiej. Trochę jeszcze podźgać trzeba. Niestety za dużo ludzi straciliśmy teraz. Naprawdę dużo. Niepotrzebnie. Ale co zrobisz? Tutaj jeszcze niestety pudło. Dobra, spróbujmy tych uszkodzić. Niestety to biorę nie trafia. Aj, niedobrze, nasz Aleksander zaraz może paść również. Zbliżmy się w takim razie, przyładujmy tą broń. Dobra, oberwał, kolejnym morale poszły w dół. Załatwiony, Emerich zabija kolejnego. Ragnar, piękne cięcie i przesunięcie. Tu próbujemy dźgać dalej, coś tam oberwał. Ten już ucieka. Kolejny załatwiony. Dobra, teraz tylko ich dogonić i dobić. Dobra, oberwał pięknie. Tu jeszcze się zbliżymy, ten krok. Nie, za to, że zdobili nam tylu ludzi, musimy ich dogonić i dobić. Dobra, załatwiony. Teraz parę kroków do przodu, zobaczyć, gdzie oni są. Nie wiem, czy zdążymy ich dogonić nawet. Okej. Okay. Zobaczmy. I tu bym mógł strzelić. Nie strzelę. No to zbliżmy się jeszcze. No tutaj nawet nie ma co. Parę kroków tylko zrobimy. Ragnar ruszy się, ale też będzie to za wolno. Zobaczmy, Emerich. Emerich jest w samym... Może? Pięknie, załatwił go. Biegniemy te dwa kroki jeszcze. Tu też nie ma co już dalej biec. No, on chyba już ucieknie. Ale próbujemy go gonić. Zobaczmy, przesuńmy. Nie, dalej nie widać go. Przesuńmy się do przodu. Tutaj też. Musimy przeładować broń. On już ucieknie. O, niestety. Jeden zdążył uciec. Mocno to okupione krwią. Ale takie są prawa wojny. Trudno. Ten jeden ucieknie. Okej. Okay. Jest szansa. Dwóch przeżyło od naszych. Rollo przyboczny przeżył i Molf sierżant też przeżył. Einar niestety nie przeżył. Był nowym nabytkiem i długo niestety nie zagościł w naszych szeregach. No i mamy kolejny ekwipunek na sprzedaż, w dosyć dużych ilościach. Zobaczmy, jak bardzo nasi ludzie są ranni. Nasz Morynf, sierżant, jaką ma stałą uszkodę? Ale jest content very bank. Minus, no sporo. 25% mil skill będzie i mil defense pójdzie w dół. No to jest mocny już problem. Ze względu, że już raz kiedyś miał śmierć i stracił palce. A zobaczmy w takim razie drugi, który bym śmiertelnie oberwał. Rollo. No Rollo to samo. 20% mniej. Więc tych panów trzeba będzie wyleczyć i ich pożegnać. Więc niestety trzeba będzie znaleźć nowego sierżanta. Ragnar. Jak tam u ciebie wygląda? No, u ciebie to resolw jest słaby. Ale dostałeś poziom, which is nice. Rozdamy troszkę. I przydałoby ci się dać... Berserka damy ci. Tak, masz takie ostatnio trafienia zerowe, masz słabe to rozwinięcie. Otmar za to świetnie się spisał. Muszę wam powiedzieć, że Otmar jak na przybocznego, bardzo dobry. Więc czemu ja mu nie dałem Shield Experta jeszcze? No i jest Shield Expert, no i teraz to już jest prawdziwy tanki boy. Tobiorn, wreszcie masz maksymalny poziom, który daje nam możliwość dodania ci do kilku ciekawych punktów. I moglibyśmy dać ci... To do obrażeń mamy, to do leczenia mamy, znaczy do leczenia, do odzyskania punktów wytrzymałości, mamy dwa dodania jeszcze, tak? To już też dodaliśmy, mógłbym zrobić... No i dobierzmy faktycznie jeszcze Crippling Strikes, będzie częściej jeszcze łóżka za przeciwników. Zwykle on pierwszy strzela, więc największa szansa, że uszkodzi kogoś. No i sobie tych dwóch panów trzeba będzie pożegnać. Idziemy w takim razie oddać zadanie. Zadanie oddane.
Odleczymy naszych ludzi oczywiście, ile się da, damy im się oczywiście napić. No i co, sprzedamy ile się da rzeczy. Zobaczymy, kto jest w ogóle do zatrudnienia ciekawy. No nikogo nie ma. Więc będziemy podróżować zaś między miastami. Zobaczmy w Harkenstadt, jak to wygląda sytuacja. Czy kogoś tu ciekawego możemy zatrudnić? No, trzeba będzie polatać. Na pewno nasi ludzie muszą odpocząć, nabrać sił, no i dwóch wojowników może nie do grobu wprowadzimy, ale trzeba im zapłacić godziwe wyposażenie za tą pomoc, no i ich pożegnać. A my słyszymy się w następnym odcinku. Hejo!